Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Szczepaniak Witold, jestem pracownikiem Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, która znajduje się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W naszej jednostce zajmujemy się m.in. problematyką związaną z nawożeniem podstawowych roślin uprawnych. Dzisiaj gościmy na Dniach Pola firmę Ampol Merol i mam się odnieść do jesiennego nawożenia zbóż. Proszę Państwa, temat bardzo istotny. Dlaczego? Bo trzeba mieć świadomość, że zboża, pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, podobnie jak rzepak, fundament pod przyszły plon powinny zbudować już w okresie jesiennej wegetacji. I aby to było możliwe, muszą mieć, proszę Państwa, te rośliny do dyspozycji składniki pokarmowe, zarówno makro, jak i mikroelementy od samego początku wzrostu. Jeśli patrzymy, proszę Państwa, na ten fundament, który niewątpliwie w pierwszej kolejności powinniśmy o niego zadbać, to przede wszystkim powinniśmy uregulować odczyn gleby i trzeba mieć świadomość, że regulując odczyn gleby w uprawie zbóż, również, proszę Państwa, musimy mieć z tyłu głowy, że jest to regulacja też pod te rośliny, które mają większe wymagania w stosunku do odczynu, jak chociażby rzepak czy burak cukrowy, ponieważ przyjmuje się, że optymalny efekt wapnowania występuje w drugim roku od zastosowania nawozów wapniowych. Stąd też przed siewem pszenicy trzeba w pierwszej kolejności rozpoznać, jakie mamy pH gleby i zdecydować się, czy nawozy wapniowe zastosować, czy też nawozów wapniowych nie stosować, oczywiście w przypadku, kiedy mamy ten parametr uregulowany. Natomiast jeśli patrzymy już na stosowanie jesienne składników pokarmowych, to pamiętajcie Państwo, że przed siewem w pierwszej kolejności stosujemy fosfor i potas, czyli te składniki, które tworzą kolejne podwaliny pod plon. Pamiętajcie Państwo, że fosfor to jest dobre krzewienie, to jest dobre ukorzenienie, to jest dobra energia dla pobierania składników dla wzrostu roślin. Natomiast jeśli patrzymy na potas, to zarówno, proszę Państwa, jest to bardzo ważny składnik w okresie jesiennym, który jest odpowiedzialny za przygotowanie roślin do zimy. Wpływa korzystnie, co wszyscy wiemy, na gospodarkę wodną rośliny, a w tym okresie, w którym się obecnie znajdujemy, to jest składnik, który, proszę Państwa, jest odpowiedzialny za przemieszczanie produktów wzrostu z liści do ziarniaków i w tym przypadku będziecie Państwo mogli zebrać wyższe plony, bardziej dorodne te ziarno będzie więcej tych ziarniaków. Aby to było możliwe, rośliny powinny być prawidłowo odżywione tym składnikiem, tak jak wspomniałem Państwu, od samego początku, czyli od tutaj wschodów aż po zbiór. Inne składniki, o których należy też pamiętać w okresie jesiennym, to jest magnez i siarka i chciałbym, żebyście Państwo mieli na uwadze, że bardzo często ten przysłowiowy siarczan magnezu aplikujemy dopiero bardzo wczesną wiosną. Natomiast w sytuacji, gdyby się okazało, że Państwa gleby posiadają niskie zawartości w ten składnik, czyli w magnez, warto, proszę Państwa, między innymi ten Macro Speed Green zastosować już w okresie jesiennym, żeby z jednej strony już wpłynąć na korzystnie na zasobność gleby, a przez to na dostępność tego składnika w okresie jesiennym. Składnik ten odpowiedzialny między innymi jest za rozwój systemu korzeniowego, za gospodarkę azotem, ale też, proszę Państwa, pamiętajmy, że w tym nawozie wprowadzamy łatwo dostępną siarkę, czyli w tym momencie, proszę Państwa, działamy dwukierunkowo w kontekście kontroli gospodarki azotowej. Co jest jeszcze bardzo istotne, jeśli, proszę Państwa, mamy plantacje, które się lepiej rozwiną w okresie jesiennej wegetacji, to też można już, proszę Państwa, przeprowadzić dokarmianie przez liście, chociażby takimi mikroelementami jak miedź czy mangan, to są te najważniejsze mikroelementy w uprawie zbóż. Warto wiedzieć, że obydwa składniki między innymi są odpowiedzialne za przygotowanie roślin do zimy. W myśl zasady, że roślina dobrze rozwinięta w okresie jesiennym, dobrze przygotowana do zimy, tworzy te podwaliny, proszę Państwa, pod te plony, które zbieramy w okresie lipca czy sierpnia w kolejnym roku. Ale bardzo ważne jest to, jak tutaj wspomniałem Państwu wcześniej, żeby te rośliny były prawidłowo odżywione, prawidłowo rozwinięte w okresie jesiennym, to wówczas nawet jeśli mamy mniej sprzyjające warunki pogodowe w czasie wiosny, czego doświadczyliśmy w roku obecnym, to te rośliny są w stanie zbudować tutaj zarówno odpowiednią gęstość łanu, czyli odpowiednią ilość kłosów, zawiązać odpowiednią liczbę ziaren w kłosie, jak i wytworzyć odpowiednią masę tysiąca. Sumarycznie to się przełoży na wysokie plony o dobrej jakości. Dziękuję bardzo.